No a tutaj takie bardzo fajne nowości. No jedna rzecz to ostatnio już rozpracowałem tak dobrze to PWM. Tu sobie powyprowadzałem jakieś wartości na wyświetlacz w tej chwili z tych parametrów PWM-u. Do testów mogę sobie je zmieniać w różny sposób, tam przestawiać, ustawiać. Ustawianie napięcia, tutaj pomiar napięcia bieżący, tak jak było. No i nowość, kolejny etap. Zrobiłem dzielnik napięcia tutaj na tych opornikach. Pozalewałem trochę takim klejem czarnym, izolacyjnym, termicznym, żeby się nie zwierało i żeby jak się dotknie, to może tak nie zabiło, od razu nie pokopało. Od tego dzielnika dioda tutaj, no i potencjometr, dzielnik, i w tej chwili mam oscyloskop podłączony, żeby popatrzeć za tym dzielnikiem, co się dzieje, zanim podłączę go dalej do naszego układu pomiaru napięcia. Czerwony kabelek, mam wtyczkę do fazy już, takie warunki pomiarowe prawdziwe. No i na oscyloskopie teraz sobie patrzę. Ten zielony przebieg to jest właśnie to jednopołówkowo wyprostowane 50 Hz z sieci. No i tutaj zielone pomiary na dole, jeśli on jakoś rozróżnia kolory, no to ten CH4, kanał czwarty. Od góry do dołu maksymalnie około 3 V. Tam dzielnik mam 1 do 100, no więc 3 V to odpowiada 300 V. RMS jest 1,48 V, czyli jakby 148 V, czyli się zgadza, no bo to jest połówkowy przebieg, czyli wartość skuteczna to jest połowa. Maksymalnie amplituda 2,96 V, maksymalne napięcie 2,92 V, czyli 292 gdzieś tam. No i częstotliwość, tu przy okazji sobie sprawdzam, 50 Hz z polskiej sieci. Zgadza się. No. To taka nowość z dzielnikiem i z pomiarem napięcia w sieci.